Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem jak budki pokazać, jak zrobiłem. Nie nagrywałem, jak stawiałem budki, po prostu jakoś to wieczorem tak robiłem i po prostu nie było już czasu. Jakby po prostu też nie myślałem, było strasznie zimno. Te jeszcze nie, ale tych mówię, nagram jak będę te stawiał, ale no, było już za późno i strasznie zimno było. Także pokażę już teraz po mrozach tych dużych. Było u mnie najniżej minus 13 czy tam 14. Trochę węży się poprzypalało. Tym jest właśnie problem, tego pierwsza budka. Tutaj na trochę karpusa już go nie owijałem w tym roku. Po prostu budkę dałem, ale luz jest na tym. No, jeden stopnia. Powinno grzać trochę więcej. Ale to tam. Grzeje ładnie, przetrwał mróz. Dałem wąż i dałem dużo budkę dosyć. Ale ładnie wszystko mrozy przetrwał. Że zamykamy. Tu jest kalamondyna. O, i tu jest figa. Otwieramy. Patrzcie, jak ładnie mrozy przetrwała. Dobra, biorę, idziemy dalej. Tutaj jest tropikalna palma. No ona jakby największym rostem miała 7 stopni. W tym momencie ma 7. Grzeje, jest jeszcze zimno, więc ucieka, ale ładnie grzeje. No tu ładnie rośnie wszystko. Teraz te liście jakoś tu włożyć. Ale patrzcie, ładnie. To jest chyba jej trzecia zima teraz. To jest skarłatka. Grzeje od 2 do 3, ale widzicie, ten wąż jest przepalony. Muszę tu coś innego dać, ale mróz dogrzało i tak. Tu jest woda, także mrozu. No jest trochę mrozu, ale przebija trochę, ale nie jest źle. Tu jest cykas. Nie ma mrozu. Patrzcie, cykas te liście wypuścił, patrzcie, już są takie. No on grzeje od 4 do 5, jest 4-6, także on dogrzewa ładnie. Tutaj trochę węże jest przepalone i gdzie nie gdzie, ale grzeje ładnie. Teraz tak, tutaj przykryłem go na śnieg, w sumie niepotrzebnie. Tu jest juka. To jest bambus, filsach jest bimbo. Pargezja chyba, nie wiem, kurde. Patrzcie, tu to jest wbite, tylko żeby nikt się na słupki nie nakuł. Tu jest feniks mały, wsadziłem ten co był w doniczce. Tutaj jest mała, to jest daktylowiec feniks. Też tak mały jest, malutki, takiego kupiłem małego. I co był w doniczce chyba. Nie wiem czy mam jakieś filmy, ale może go pokazywałem. Tutaj jest daktylowiec feniks, ale ja muszę go posadzić do ziemi. Także ja go wsadziłem i tu już rośnie jakiś czas. O, właśnie ten i patrzcie. Zrobiłem takie grzanie, widzicie jak on świeci? Zakryję wam latarkę. Widzicie? W nim jest tutaj u góry zamontowana żarówka 150 W. No i na termostacie jest. I to ładnie dogrzewa, tylko teraz wam chyba tego nie pokażę. Później będą się odkręcić. Dobra. Idziemy tu. Patrzcie, bambusy. Pargezję. Ładnie po mrozach. Tu jest jeszcze małkie drzewko. No i dobra, otwieramy tu. Patrzcie, tu zamarzło. Dobra. Ten ma mocny magnes. Dobra, ten jest ładnie związany. Tych liści nie szło do góry, więc w dół je związałem. Nasiona, bo już są dojrzałe, mi się wydaje. Tu jest też figa. Patrzcie, to jest jeszcze te odrosty. Też ładnie są. No i tutaj grzeje od 4-5 do 5. No i ten wąż dogrzewa, bo to jest go dużo. Ten się nie przepalił. Ten jest w dobrym stanie. Dobra, następny też jest nakręcony. Od wiatru. Ten ładnie dogrzewa od 5-5 do 6. Ładnie, patrzcie. Ten to co mu stożek wypadł, zobaczcie jak ładnie rośnie. Pięknie tutaj wyrasta już stożek, ten co zgnił i tu kolejny. Także ten ładnie sobie radzi. No. Dobra, tu jest małpie drzewko i tu jest teraz juka, ale chyba do niej się nie dostanę. A juka też jest dobrze, ale nie mogę teraz sprawdzić. Patrzcie, śnieg. Patrzcie, śnieg zaczął padać. Słychać. Pokażę, że jest dużą budką i jeszcze właśnie ten. Myślałem, że grzeje, mówię, patrzę, bo dogrzało, widziałem taką parę, nie? Mówię, że dogrzewa, nie? Okazało się, że on nie grzeje i teraz dopiero grzeje. Mam nadzieję, że jest z nim dobrze, bo nie grzało go kilka dni. No, trochę przemarzło, ale widzę, że tam jest jeszcze zielony, także odrośnie. Tylko te górne tak przemarzły, tam dalej jest okej. Dobra, a patrzcie, to drugi bananowiec. Z budki wyrósł i nie zdążyłem z rodzinnej, a musiałem nawet ze styropianu. Musiałem go winąć, ale daję radę. Jest okej, okay, wszystko z nim wypuszcza tam liście. Zaraz was tam włożę do środka. O. Jest tam okej? Okay?
To co widziałem jest okej z nim. Teraz wchodzimy, ale muszę zrobić budkę, nie? To jest tylko tymczasowe. Dużej palmie. Cały wąż się przepalił. Do niej, czyli 40 metrów. Dlatego nie będę naprawiał węża nic. Dałem tu po prostu farelkę. Tylko teraz to jest ciemno, dlatego przyniosłem teraz lampę. Będziemy dzisiaj instalować tam u góry. Gdzieś albo na boku, albo poprzecznie, albo tutaj. Gdzieś na profilu. No ale taki grzejnik ceramiczny. Grzeje. Tu jest czujka, tam jest wiadomo cieplej. No, dobra, to idę teraz tam tą lampę instalować. Zwykła lampa, tylko ją przerobiłem, ale bo świetlówki w zimnie długo się rozgrzewają, ale... Dobra, teraz musimy to wziąć na górę. Widzicie? Żeby nawet przerobić, to wygadacie tylko serdeczniki. I tutaj, gdzie są końcówki, to przyczepiacie. Dobra, bierzemy to teraz na górę. Patrzcie, jak zgubiła mi liście oliwka. I właśnie nie wiem czemu, bo jakby nie było żadnego mrozu, na nią nie działa. Także nie wiem. Dobra, tu wieszam na górze, bo w poprzek dam, bo tu się nie zmieści tak. Dobra, zobaczę jak to się zmieści, zaraz wracam. Ale tutaj trochę mi suchy liść przeszkadza, strasznie w sumie. Ale co mogę zrobić? Tak zrobiłem. Na razie jest tylko tak wsadzona na ścisk i będziemy zaraz ją ustawiać. Przykręcę ją i zaraz wracam, bo nie przykręcę z telefona. Czy zacząć jak ją tu w ogóle przykręcić, może do tego tylko i tyle. Dobra, zaczę. Także jest, trochę było z tym zabawy, ale jest. Możemy już to wypróbować. Mamy tu światło, tylko kupię cieplejszą lampę, bo to jest zimny biały. Będą dwie świetlówki i będą neutralne. Zobaczcie, oświetla to cały ogródek. Nawet tutaj świeci. Tyle od tej lampy jest, ale jakby ona aż tak dużo nie daje. Patrzcie, to coś daje, nie? Zamykamy. Musimy zakręcić. Jeszcze do Waszyngtonu nie patrzałem. Patrzymy tu, nie? Jest okej. Tu też ładnie wążku. Cholera, nie mam latarki, bo się telefon wyczerpuje. Liście, wszystko. Jest tylko za mała budka, będzie trzeba większą budkę w przyszłym roku. No, ale ładnie wszystko tam rośnie. Dobra, zamykamy. W dużej budce, na przykład nie wiem czy ten termostat tak kiepsko daje trochę radę, będę musiał chyba zrobić coś tam innego. Będę musiał po prostu tam chyba dać całą taką skrzyneczkę i będę mógł sobie lampę zapalić z telefonu i wszystko, nie? Także to tyle w tym odcinku, no i koniec.